łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Nie trzeba, Kaziu, nie trzeba. Jedz sobie, jedz. Spokojnie. Co, Kaziuk, śmietana dobra? Dobra. A saltyson? Też niekiepski. A czego tak jeszcze chciałby? Gadaj, nie wstydź się. Już wy, Panie Boże, dobrze wiecie. Oj, Kaziu, Kaziu. Wstawaj, Hancie. Wstawaj, Hancie, dnie. Śniło się, że dzieci biło. Czy to gości będą? Byłaś, mówię. Nie będziesz gościowała pod pierzyną. A mnie? Pięty świeżbio. I co to wróży? O, jak ręce świeżbio, to coś się podbędzie. Ale co pięty? Bo śpiecie w walonkach. Zdymajcie na noc, nie będzie świeżbiało. Odziewaj się, Siutek. Brzoskę zetnie. Do śniadania wrócim. A ty tam nie chowaj się w nory, wyłaź. No. No nie płacz, ptaszka, ty moje. Nie płacz. Zaraz mama cconi da. Hmm? No, ptaszka, ty moje. Zaraz, zaraz. Rośnie. Tego drzewa ze srańcu nie masz prawa tknąć. Choćby słomo palić przyszło. Czemu, tatu? Temu, że jak rodził się ja. Babka drzewko koło węgła zasadzili. No i rośnie. Razem ze mną. Jak brat.
A jakby nie daj Bóg, kto jego ściął? To ja umarłby. To wszystkie drzewa przy domach to braty? Braty. Siostry. Tatu, a w lesie? W lesie też ludzi. Tylko nieznajome. To jakby drzewo w nie ścinać, ludzie nie umierali? Nie umierali. To czemu ścinają? A czy mają w piecach palić? Gotować? No czym? Ale bez potrzeby drzewo ściąć. Albo pokaleczyć. Grzech straszny. No zwolnij, bo kłoda. Wy te tłoczy w plecach macie? Zwolnij, mówię, wodza szkoda. A przy wierzbie co wrona zamal, skręć do brzezinki. Ojej, tatu! Czego? Patrzcie, tatu! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, Pan. Jak wy tu przeszli przez nasze wody, bagna? Z boską pomocą, noga za nogą, pomaleńku. A skąd idę? Ze świata idę, a świat duży. Różne to dziady do nas zachodzą, ale wy jeszcze u nas w taplarach nie byli. Chybaż nie przegonicie mnie. Ktoż by przeganiał człowieka podróżnego? No to Bóg zapłać. Jedziemy. Wio! Wio! Zostawajcie z Bogiem. Wy też. Tatu. A czy to prawda, że kiedyś Pan Bóg po świecie chodził? Prawda. Za dziada przebrany chodził. Porządku pilnował. I co? Niedobrych ludziów karał? Karał. Dajmy na to, zobaczą raz cieśle. To w niedzielę siekierę robił. Zarobek łakomy, psia mędę. I co? Przemienił jego. Dziancioła. To dziancioł człowiekiem był? No. Albo taki bobel. Toż to rybak. Łapał ryby, łapał. Cały kosz nałapał. A dziad idzie. Prosi. Daj ryby mnie głodnemu. A rybak klepnął się po dupie. O, tu dla ciebie ryba darmo zjadł mu. Jeszcze pierno. I co? Od razu jemu chwost rybięcy wyrasta. I sierść. I odtąd bobry w wodzie kisną. I zimna popierdoja. O Jezu. To wszędzie ludzi poprzemieniany? A tak. Toż mówią. Las słyszy. Pole widzi. I nigdzie nie schowasz się. Wszystko na ciebie patrzy. Czy kradniesz, czy oszukujesz, czy robotę marnujesz. I czemu trzeba żyć, jak Pan Bóg przykazał? Prrt, stoj! Klękaj, ziutek. Nie, tato, nie! Czego beczy? Bo my kogoś zabijamo. Nie becz, toż ty nie baba, w nogawkach chodzisz. No klękaj!
No klękaj. Ojciec mówił. Ucieliła się. Chodź, Kasiu, prędzej. Co ty pleciesz, kobieto? To żrabie jeszcze miesiąc brakuje. Miesiąc, nie miesiąc, a cielak jest. Cóż ty uczorda za dziwo? Czy byś rybiak? Krowa byś rybiaka urodziła? To siwka nad nim, jak matka. Chyba ciela. Musi jego jeść do chaty, to szchudzie na skapieje tu z głodu chłodu. Choroba. A jaki ty masz w tym interes? Żółty! Leź na pokusztyka! A mleko dośpiałe? Dobre, dobre. Siaro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Siadajcie, siadajcie, proszę. No tak. Bił ktoś rabę i temu zrzuciła. Kto bił? Toż nikt cielnej krowy nie bił. Ale gorsze, tylko siwka jego oblizywała jak swoje. A się zabierało, rżała za nim, jak matka. Kobyła? Co ma kobyła do cielaka? Odczyń ma lepiej bidulka. No taki siaki przypadek, odczyń mo, bo jest od czego. Raz, że ono czarniawe, dwa, że wczesne, trzy, że kobyła lizała. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, odczyniam ciebie, bydlaczku. Matko Bosko. Ech, widzę, że już nigdzie pokoju nie ma. Nawet u was diabeł penetruje. Diabeł? Od porządku, ludkowie moi, jest Pan Bóg. On pilnuje, żeby wszystko szło jak trzeba. I było jak na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. A diabeł chce zmieniać, ulepszać. Słyszycie, ulepszać? Już jemu mało, że krowa cieli się. Gdzie to on chce, żeby się zrobiło? O, do czego idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babą. W
wilki latać będą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. A Pan Bóg? Co na to Pan Bóg? Tym biedą, że Pan Bóg coraz starejszy, coraz częściej odpoczywa, a diabeł nachalnieje z roku na rok. Wojny teraz jedno za drugą, jak nie tu, to tam. Strasznie dziś ludzi zaczepne. Biją się i biją. A mniej więcej o co? Tego za bardzo nie wiadomo. Krew się w ludziach gotuje. Jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo, kurestwo, Sodoma, Gomora. Kaziu, chodź! Jakieś urzędniki przyjechali. Gdzie? Na wodzie stoją. Chodź! Chodź, Michał. No chodź! Jakieś urzędniki przyjechali. Gdzie? Na wodzie stoję. Kurwa. Gdzie te urzędniki? Chyba w maszynie siedzą. U Dunaja. W chacie siedzą. Naradzają się. Tu. To znaczy, że już wilki latać będą? A szczęśnij, że zasrańcu. Już widzisz. Wojsko se wielko jabłko je. Witam was wszystkich, które tu przyszli i przyjechali. To jest pan delegant z powiatu. To wójt. A to pani uczycielka. W związku z tym przemówił pan delegant z powiatu. Cały nasz kraj w tej chwili rozkwita. Buduje się nowe domy, fabryki, szosy. Wszystko zmierza ku lepszemu. Na tym tle wasze taplary przedstawiają się jako wioska zacofana. Okropnie zacofana. I tak dalej nie może być, obywatele. A zacofana to dobrze czy kiepsko? Co wy, obywatelu, żarty sobie ze mnie stroicie? Nie. Ja się tylko dopytuję, czy my tu są chwalone, czy ganione. Zacofana wioska to taka, gdzie głód, smród i zabobony. Jak wam tu śmierdzi, to wolna droga. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Ale w chwili, kiedy cały kraj zrywa się do wielkiej budowy, żaden obywatel nie może stać na boku. Ojczyzna wzywa. A co nam do tego? Jak to, a wy kto, nie Polak? Nie. To kto, Niemiec? Nie. To może Francuz? Nie Francuz. To kto wy? Ja tutejszy. Jaki tutejszy? A tutejszy. Z bagna. A bagno gdzie? Nie w Polsce? Bagno tutaj,
i my tutejsze. A wy lepiej gadajcie, urzędniki. Jaki wy interes macie, że tu przyjechali? Interes? Pozwólcie, towarzyszu, że ja odpowiem. Słuchajcie, taplarscy. Jak wszystkim wiadomo, tam, na górce pod Głazem, leży zakopany koń, cały ze złota. Tak czy nie? Ogon i grzywa srebrne! Niech będzie, że srebrne, ale reszta złoto... Nie, kopyta żelazne. Dobra, niech będą żelazne, ogon i grzywa srebrne, ale reszta złoto. To wy uważacie, że ten koń tam jest? A wy, że nie? Tego nie mówię. No dobrze. A teraz niech mi ktoś powie, ile za takiego złotego konia można kupić, no powiedzmy, cukru. No ile wozów, takich czubatych, a z drzewem, albo z gnojem? 1000! A ja wam powiem, że za takiego konia to można by kupić cukru, smalcu, marmolady, kiełbasy. Tyle, że wy by i za 100 lat tego nie zjedli. No, złoto w świecie drogie. Właśnie. Ja się was pytam, dlaczego wy nie przekopiecie szpadlami tej górki, co? Czego nie przekopiecie? Nikt nie próbuje, bo czart pilnuje. Toż macie na diabła święconą wodę. Bo tak naprawdę taplarscy, to nie diabła się boicie. A tego, że nic tam nie znajdziecie. O, no i skończy się bajanie o smokołykach, strojach, dworach. Tak? Kto chce dobrze jeść, bogato chodzić, niech zrobi to, co przed nim mądrzejsi zrobili. I żyją dziś po pańsku. A wiecie, od czego zaczynali? No? Od szkoły i elektryczności. Właśnie my w tej sprawie tu przyjechali. Proszę pani Jolu, niech pani powie coś o szkole. Proszę. W poniedzieli zacznie się nauka pisania i czytania dla dzieci od lat 7 do 14 obowiązkowa. Książki, zeszyty, tablice, przywiezione są łodzią. Potrzebna jeszcze będzie pomoc wioski w sprawie ławek i kwatery dla mnie, bo zostanę tu u was. Jeszcze sama w majtki szczera do naszych dzieciów się bierze. A elektryczność, obywatele, to lepsze i lżejsze życie. Elektrycznością i maszynami można i młócić, i gotować, i prać koszulę, i doić krowy. A na co mnie te maszyny? A co to nam? Żonki kiepsko gotują? Rękami gacio w nie wypioro? A może mam żonkę do teściów odprawić? A kto mnie pod pierzynę wlezie? Maszynka? Ludzie, co wy? Czy wy naprawdę chcecie życie przeżyć w tych szuwarach jak kaczki? Czy wy chcecie, żeby wasze dzieci rosły na pośmiewisko dla kraju i świata? Proszę, obywatel, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, proszę głośno.
A co ty tak zadumał się? Jak baran w czółnie. Kasiu, co tobie? Żywinie dała? Dała. Cielak napojony? Lepiej byłoby całkiem spod pierzyny nie wyłazić. Gdzie drugie? Ja wczoraj u dwóch kurów naszczupała. A może wy jajko wypili, a? O, ty dużo się ci ode mnie. To mleko spija, cukru nadeźra, słonina liźnia. Zaraz i ja. Dobra, tatku, dobra. Pewno zniosła cię na dziko. Ty chytra? No czego złościć się? Zaraz w gałęziach znajdziemy to jajko. Gałęzia, gałęzia. No nie ma rady, muszę przekładać. Czego to tam szukają? A wy tam lepiej nie czegujcie, tylko do roboty chodźcie. Liścia, chryścia. Ty to jak krec jaki, ha? Oh.
Majko, przakrew, rozduszyć! Rozdziało ty! Gapo ty zatracona! Oż robota sama tobie w rękach gnie! Czego ryczysz? Czego ryczysz, durna? Nie lubię przakrew, jak baby płaczą. Mamy też choroba przyłoić. A ty czego brekasz, przemędo? Zdechnij z noty, lodo zniła! Jeszcze i ty, zarazo! Rodzisz jakieś czarcięta, jeszcze rozgłaszasz? No, no wielka mi rzecz po plecach trochę dostała. No. No. Dobra, Rafa. Dobra. My tu, Kaziuku, radzili, że pani uczycielka kwaterowała u ciebie. Dzień dobry panu. U mnie? A u kogóż? A u was. U mnie będzie klasa. To u Kościeka. Jak u mnie? U mnie nie ma gdzie spać. To położycie się z żonką i szlabanek będzie wolny. Jakże mnie z żonką? Toż by mnie baba na kusztyku spała. To śpijcie kusztykiem w stronę na izbę. Trzymać kusztyka w powietrzu? Człowieku, całą noc nie wytrzymam. To stołek podstawcie. Kaziu, Kaziu, całą noc na jednym boku? Ktoż wytrzyma? No to w północy przekręcą się głowę w nogi i bok się zmieni. A kusztyk znowu na stołku będzie. Nie ma co kręcić kusztyka, jak u ciebie cała izba stoi pusto. A tam okno wybite. To wstawi się szybę. A szkło skąd wezmę? Nie bój, nie bój. Będzie szkło. Szymon, prowadźcie panią. Człowieku, 100 złotych dostaniesz. 100 złotych za rok? Za miesiąc, człowieku. Choroba. Tyle pieniądza. Dzień dobry. To jest pani uczycielka. Będzie u was kwaterować. Pani u nas? A to Handzia Kaziukowa. Bardzo mi przyjemnie. A to pani na kwatera. Można? Proszę, proszę, pani zachodzi. To pani sama robiła? Ładne. Naprawdę? Bardzo ładne. Ja robiłam. A pani nie głodna? Nie pytaj, Handzia. Smaż jajecznie. A ty, Kaziuk, chodź na stronę. A hojne takie, bo z cudzych jajków ta jajeczna. Najgorsze z tym, gdzie ona chodzić będzie? A gdzie? Za stodołę. Jakoś nie wypada, żeby urzędniczka dupę na wiatr wystawiała. To niech wali do walizki. Kaziu, Kaziu, przydałby się jakiś budyneczek. Nie będę desków marnować na czyjeś wydumki. O Boże, ty mój. Na co to idzie? Ty
O, już wszyscy na nogach. Dzień dobry. Dzień dobry. Idę studentów po domach spisywać. A może napiję się co ciepłego? Chętnie. Oziutek, chodź. Ciebie pierwszego do szkoły zapiszę. Na imię masz Józef. A dalej jak? Kaziukow. Kazik, to twój tata, a jak twoje nazwisko? No jak? No gadaj, toż wiesz. Bar? Bar? Bartoszko! To tylko mówię, Bartoszko. Naprawdę nam Bartosz. Panie Kazimierzu, a jak was ksiądz przy ślubie zapisał? Zdaje się Bartosz. A mnie się zdaje Bartoszko. Kazimierz i Hanna Bartoszko. A dokumentów żadnych nie macie? Coś tam jest. Kazimierz Bartoszewicz. Bartosiewicz? Ha, patrzajcie, tyle lat nie żyła, myślała, że z Kaziukiem od Bartosiewicz. A więc? Bartoszewicz Józef. A nie szkoda to paninego kajeta i czasu? Na takiego zasrańca? Na pewno będzie dobrym uczniem. A nie dałoby się jego poznajomości wykręcić od tej szkoły? Poznajomości to się jeszcze dokręci. Chodź, Jutek, będziesz przewodnikiem. Bartosiewicz. Co do Wielkanoc, żeby tak deski szmato glancować? Panienka swoje umyła, od nas by się brudziło. Przewodnik. A ważny jaki, jakby skwarkę lizał. Coś tu się za dużo koło niej tańcuje. Stolarz robi z drewna. Kowal z żelaza. A jakie jeszcze inne zawody znacie? Proszę, Ziutę. Toż to są fachy. Ziutek! Chodźże na to. Pokaż no kajet. To zeszyt, tatu. Kajet, mówię. Nieboszko Grzegorz zawsze w kajecie pisali. Ale ty tu coś nie za bardzo. Literki musi równo stawiać, jak snopeczki. To wy, tatu, napiszcie. Napiszecie? Nie można kajeta psuć. To po desce. No ołówek zmarnujem. To patykiem. Po śniegu. No dobra, daj na to jakiś. Tatu, co tu jest napisane? Na razie się pisze, nie czyta. Nieboszko Grzegorz, jak pisali, to nie gadali. Oj, tatu,
Ale co? Co tu jest napisane? Zobaczysz. Same ważne rzeczy to co. Tyle czego się nie pisze. Tu jest napisane tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co się tu bawicie? Tato, czytajcie. Niech pani też posłuchają. No, tatu. Tu jest napisane tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Kazimierz Bartosiewicz. Tatko nazywają się Józef. Żonka nazywa się Handzia. Kobyła Siwka. Krowa Raba. Suka Muszka. A ja? Co u mnie jest napisane? O tobie tak. Mój pierwszy syn nazywa się Józef. Tak samo jak tatko. Ten syn bardzo leniwy do roboty. Nie, tato, nie! Co ja balonów nie noszę? Nie grabię siana, nie zniwuję! Żutek, przestań. No przestań, to jeszcze nie wszystko. Żutek dobry chłopiec. Posłuszny. Wszystko zje. I kraszone, i z postem. Dalej jest napisane tak. W lesie są brzozy, w rzece są ryby, słońce wschodzi i zachodzi, zimy są zimne, lata gorące. Ojej, zimy są zimne, lata gorące. Toż wszystko prawda. Byle czego się nie pisze. Pisanie to nie gadanie. Kaziuk? No co? Kaziuka, znowu się zaciężyła. Co? Ja zaciężyłam. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A co takiego ładnego pani Hania śpiewała rano? Zacznijcie chwalić wargi nasze Panno Święto. Zacznijcie opowiadać Czesie niepojęto. To już tylko dzięki. No, ziotek. A ty nie kręć się. Albo patrzenie, albo golenie. A wy, dziadku, ile lat macie? 60, 70? Więcej. Nie rachuję, ale po paznokciach widzę, że więcej. Nogi powrastają. A panienki ojciec, matka, żyją? Żyją. Pewno urzędniki? Nie bardzo. Mama pracuje w sklepie, ojciec w drukarni. Oho, muszę być uczona. O, taki Grzegorz Nieboszko. Czy to tak prędko, jakby gadał? A panienka, czemu nie z tatą, mamo? Chciałabym żyć inaczej. Żeby więcej świata. Powietrza. A co to, mało u nas świata, mało powietrza? O, wydamy za jakiego kawalera. Będzie dzieci rodziła, świni karmiła, krowy doiła. Toż pojętna. Raz, dwa się nauczy przy żywinie chodzić. A zechciałby niektóry? Tu już nie jeden za panienko z ofiaranki świdruje? Ale ja żadnego posagu nie mam. Posag posagiem. Najgorsze z tym, że panienka taka cienka w sobie. Oj, nie bojcie się, tatku.
Jeszcze miesiąc, dwa, a poje z nami kartoflow i się rozbędzie. Rozbędzie się, rozbędzie. Tylko tu od kartoflu. No. Słomko już nad cokorem, czas klękać. A może pomodli się z nami, co? Nie? Z wami? Toż panienka u nas jak rodzina. Kyrylejson, Krystelejson, Kyrylejson. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mario, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Najczystsza, Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Naczynie duchowne, módl się za nami. Naczynie poważne, módl się za nami. Naczynie osobliwego nabożeństwa. Przesyłka z Wydziału Pocztą Polową. To ze związku na nowe gospodarstwo. Dziękuję bardzo. A ode mnie? To. I co mamy? Przylądek dobrej nadziei. Oczywiście. Zbyszek jestem. Jola. A ten co taki nadęty, jak Wojt, a? A ziemia okrągła jest. Jakże okrągła? Toż sam widzisz, że nie okrągła. Okrągła, tatu. Tylko, że człowiek mały nie widzi, że tam dalej się zagina. Się było za rzeką, nic się tam nie zagina. No. I nic nie mówię, żeby się dalej zaginało. A pani mówi, że jakby człowiek szedł prosto i szedł, to do żadnego końca świata nie dojdzie. Tylko przejdzie wokoło w te same miejsce, skąd wyszedł. Tak. To ja. Pójdę za bramę, a wrócę się od pole, tak? Tak. Tak samo jak wesz. Jakby szła prosto, to przyjdzie o tak. Szubka głowy, koło ucha, pod brodą, koło drugiego ucha i znowuż na szubku siedzi. Ale, ale, toż by się człowiek o tu pod spodem urwał i na dół poleciał. Tak samo zapytał się Kaziuk Dunajów. A pani na to, że zna człowieka, co tak ziemię objechał i się nie urwał. I żyje? Żyje. To ja już pójdę, do widzenia. Gdzie jakie do widzenia? Gdzie do widzenia? Nie to tobie, bratku, miejsce na śmieszki. Pani tak uczyła. Co? Co? Powiem pani. On smurgiel będzie powiem nie tu ojca pani, swoją panią panie straszyć. Żeby tu ojca i ze stryka śmieszko sobie nie stroić. Zaciął się? Ano! Zasnął. Znaczy nie zapomni. A co tu jest knute przed moją chatą? Kąty są mierzone. Czyje kąty? A teraz chyba Jurczaków. W tamtę stronę rurka wycelowana. A co mam inżyniery do naszych kątów, a? Panowie zapalą. My tu tylko mierzymy, jak droga biegnie, gdzie zakręca.
A na co wam to? Do planów. Pewno tę elektrykę chcą nam wepchnąć. My nie, skąd? A, to pewno ten delegant ze Suchoręko. Ja nic no nie dobra, wiem, panowie. Dobra, zobaczymy. Co tam. Tylko ostrożnie, To takie te wasze plany. Ho, ho, ho. Ładna para. O Jezu, sześć talerków. Sześć łyżków, sześć noże, sześć widelców. O Matko Bosko. Dziękuję, panience. Ależ to drobiazg, pani Haniu, naprawdę. O kirre lejson, jajci. O kriste lejson, mięso. O Matko Bosko, cebuja. Pierwsze danie, zupa jarzynowa. Proszę bardzo, siadajcie. No, Kaziuk, siadajmo. Spróbuję po paninemu. A niech siada z nami. Nie, dziś choć raz ja będę gospodynią. Jeżeli wam zupa nie smakuje, to może najpierw drugie danie. Drugie sranie. Kasiu, co ty? Wiesz, bo... Niech mnie pani zastąpi, pani Haniu. Stawiaj, Michy. Zlewaj. I pamiętaj, żeby ja więcej tych talerków nie widział. Włani te pizdryki. Cyp kartofli. A to mięso do kapusty. Starczy na miesiąc. Nie można było raz spróbować, jak gdzie indziej jedzą. A to my parszywe jakie? Żeby każdy z innego koryta jadło? No tak. Krowy muszą mieć każde swoje, bo się nie dopuszczają. No toż ludzie nie bydlęta. Razem żyją, razem robią, to i razem jemy. A ty, Siutek, pamiętaj. Koniec ze szkoły. No, żegnać się. No gównianej roboty nie lubię. Taką małą pestkę chcesz do garka? Toż ona akurat na dosadzenie.
No widzisz? Masz tu robotę, jak Pan Bóg przykazał. A inne smurgle teraz z uczycielką. Czas marnują. Ale one teraz radio tam mają. Jakie radio? Taką skrzynkę, co w niej elektryka z baterią. Gada jak żywe ludzi. Elektryka. Bardziej pod kamień kop. To rzep na łeb poleciał. A wy co? Całe złoto na dwóch? Myślisz głęboko kopać? A myślicie, że ten koń tu jest? Chyba nie. Toż wójt wywodził, że jest. Wójt gadał, że nie ma. No jak to? Gadał, że 1000 wozów cukru można za niego mieć. I to z czubem. Teraz ty. Co tu? Jazda do kartofla. Uważaj, Jantek, bo to kopiesz się do piekła. A ogona tam nie widać. Za chwost! To ty średni chwost go ciągnie! A co do durnego ze mnie robicie? Nie daj no! Daj no tego stalku! Marmulady daj! Kiełbasy! Zaty za nas! Cukru! Cukru daj no! Marmulady! No, no, ptaszka ty moja. No, hoppa. No. Jakaś liczna obywatelka nam rośnie. No, raz, dwa i nowy studentka będziemy mieli. No i jeszcze raz. I raz. I dwa. Chciałam panu pogratulować, panie Kaziku. Jemu? A czegoż to? Tego kopania na górce. Toż oni nic nie wykopali. Wiem, że nic. Ale winszuję odwagi. Wszystkie kopali. No ale to pan zrobił pierwszy krok. To myśli, że mnie teraz bez tego konia lepiej. Lepiej, bo zna pan prawdę. A na co mnie ona? A w tej jamie jesienią kartofli zakopcujemy.
Dobry wieczór. Wieczór. Ja do pani Joli, można? Proszę, zachodźcie, panienka w domu. Ale zaraz. A jak to przez nasze wody bagna na tej to maszynie przyjechał? No, jeszcze z trudem, ale za miesiąc, dwa to już... Oho. No niby czemu, hoho? Jak to? To nic nie wiecie o melioracji? No cóż to za nowa Franca? Bagna będą suszone, droga zbudowana, no i w ogóle... Jolu, to ja! Musi narzeczony. Nareszcie ma Zazulka kawalera. Hani, kochana, zrób jajecznicy na dwoje i daj dwa kubki. O! Będą pili! A wyścignijcie, choroba! Toż teraz dopiero się zacznie. Złodzieje w łazęgi. Każda zaraza wciśnie się tu suchymi nogami. Mu z Dunaja wiadomić. Przyjeżdżam do niego. Malu, tu bak. Od razu gaśnie światło, wiesz? Wiem, że ty gdzieś tu. No, Kaziuk. Chodź, mus pogadać. O, czym się krowo jedna. Chodź. Musimy zrobić coś z oknem, póki ludzie nie śmieją się. No to widzieli coś do śmiechu? Całe okno wybite. Wstyd będzie. No niby czemu to ja mam łazić? Temu. Pod oknem znalazła. O Jezu, Jezu, Kaziuk, na nasze panie napadają! Prawda to? Tak, panie Kaziku, ktoś z drzewa mnie podglądał. Aż na drzewo wlazł. Tak, bo słychać było, jak się zwalił. A to chyba i po tej świni te ślady. Może co wieczór ktoś mnie podglądał. A jakby i ty drugi gałąź obciąć? Chacie będzie widni. I żadne świni nie będą się czepiali. Co? Drugiej gałęź? No dobra. Zaraz się zrobi. Żutek! Wpiła siekierę! Raz, dwa! Panie Kaziku, naprawdę szkoda. Nie, tam już nie jest nie szkoda. Bagna nie szkoda.
i drzewa i woda. Matko Bosko. Tatku! Tatku! Michał! Co wreszcie, bratowa? Pali się! Kaziuk! Kaziuk! To Kaziuk choroba! Gdzie pali się? Ratujcie Kaziuka! Matko Bosko! Matko Bosko! Na co to idzie? Ciągaj! Ty za tatą wrac! Tatą wrac! Nie idź za srańcą. Nie ścinaj! Nie ścinaj świętego drzewa! Gówno tam ono święte! Kaziuk, ty zdurniał! Zejdź. Zejdź! Bo krew się poleje. Nie będę zabijał! Nie będę! Trzymaj piłę, bo zatłukę! Ciągaj przekrew! Oj, czapnął! Nawraca siekiero! O, kirelejson! Pani Jolo, pani Jolo, niech panienka coś zrobi, niech panienka zabroni, pani Jolo! Panienka nie zabroni! Panienka lubi, jak widno! Te drzewa będzie widno! Kartofli obkopali? Obkopali. Tatko pomagali? Tatko obrazili się. Z Michałami robią. O Boże ty mój. Co się narobiło? A ty tam co robisz? Żegnaj się i już stamtąd. A niby czemu żegnać? Żegnaj, mówię. Tatu, czemu ja w lusterku lewą ręką się żegnam? W lusterku wszystko idzie na odwrót. Tatu, to czemu ja w lusterku nie do góry nogami? Zapyta się swoją panią za srańcu. Że ona tobie powie, czemu nie do góry nogami. No ja za stamtąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie mogę? Siadaj. A więc jeszcze raz. 6 razy 6, 36. Kaziu. Co? Żywienie dała? Tatko dali. Tatko Michał śpiał. Ciężko. Tak samej. Płaś. Co ty, Kasiu? Płaś. Tak nie można. Można.
Jeszcze nigdy tak. To zaczniesz płać. Znikasz. Czego beczysz, durna? Nie wiem, ty jakiś taki... Napali psia mędę, a potem dupą się odwraca. Patrzcie, tato, ile rybów nałapali. Jak? A gołymi rękami. Gdzie? W mazurowej odnodze. Co wysła? Psa zawkę się przemieniła. O, że ty mój. Ojejku, ale ryba. Ale skrobanie będzie. Ty leć po drzewo. O, patrzymy chwilę. Niech się Kania nie martwi. Jeszcze dzień, dwa pobędę, pomogę we wszystkim. A co, już wyjeżdża? Tak. Nareszcie wakacje. Ale chybaż nie na zawsze. Jesienią wróci. Jeszcze nie wiem. Może pojadę gdzie indziej. Ale do was wpadnę na pewno. Może już szosą, autem. Szoso, autem. Meliorancja psia krew, co? Ależ, panie Kaziku, dzięki melioracji więcej łąk będziecie mieli. Dzięki drogom łatwiej będzie wam... Co pani wie o naszych drogach, o naszych łąkach? Ile my tu razy lato, zima w koło obeszli? A pani co? No, Kaziuk, leż, ty chory. A pani co? Na co pani żyje? To tu, to tam, to z tym, to z tamtym. A gdzie pani na dzieci? Pani na ziemia, krowy, świnie, kury, gdzie? Gdzie pani na rzeka? Pani na chata, pani drzewo, gdzie? No gdzie drzewo, gdzie? Jak jesienią pani nie wrócę, to już szkoły nie będzie. Będzie. A 6 razy 8? 48. Brawo. Na święta Anna będzie odpust. Przyjedzie. Przyjedzie, przyjedzie. My to dla panienki zebrali. Na drogę. Na drogę? Chyba cały świat musiałabym objechać. A niech panienka objeżdża, byle do nas wróciła. Stoj. Ja na stację odwiozę. Tuż mnie Dunaj naznaczyli. U mnie kwaterowała i ja odwiozę. Kaziuk, ty chory. Ty jazda stąd, bo... Bo co? Dobra, Antek, dobra. Kaziuk odwiezie. Ty gdzie? Ja do panienki. Sprawę mam. Jakie to ty sprawy masz? Ważne sprawy. Ważne sprawy to ty z jałożko możesz mieć. Ja by jego panience dał, żeby mnie za niego czapkę przywiezła. Ach, duryło, takiś ty chytry. O! O, jakie czarne podniebie ma! Dobry piec, zły, wszystkich pogryzie. Nikogo do domu nie dopuści. A pójdziesz, ty pierdunie. Niech Hania nie płacze. Nie trzeba. Ja. Dobrze tak.
ciągać się od ludzi do ludzi. Nie lepiej to w jednym miejscu zostać? Po co o tym mówić? Tak ładnie dziś. Zielono. Stoj. Panie Kaziku, niech pan odpocznie. Proszę. Po co to było? Ktoś inny mógł odwieźć. A tak... Znowu przeze mnie pan cierpi. Ktoś inny? Andzia, czy mnie oczy zaćmiło? Kaziuk jakby kosa klepie. A ty jazda stąd. Kaziuk, czy ty mniej więcej wiesz, co robisz? On musi ściszował, no bo na co kosa klepie? Cianowanie już skończone. Co ty jeszcze do koszenia? Już wy, tatku, dobrze wiecie, co tu jeszcze do koszenia. Kaziuk. To ty kosę chcesz żniwować? Jezu Chrystu! Żyto koso! I co ludzi powiedzą? Smodzień! No bo z koso między sierpy, to co gorzej niż złodziejstwo. Kaziuk, chyba ty nie klepiesz, chyba stukasz. O tak sobie, co, Kaziuk? Skończym żniwo za pół czasu. Koso! Nie zaczynaj! Wejdźcie, tatku, nie szalejcie! Kaziuk, ty chcesz mojej śmierci! Michał! Wejdźcie, mówię! Szanuj ojca! Kaziuk! Kaziuk, kosza śmierć żywuje! Kaziuk, zajdź tu, bracie! Hańdzia! Nie podbieraj, Hańdzia! Toż widzisz, szalony! Dobrze gada, nie podbieraj! Nie mów się, mać uczycielka coś zadała! Jej swój rozum, Hańdzia! Nie podbieraj! Nie z wami, stryku, ona śpi! Nie wy będziecie jej rozkazywać! Hańdzia Żółtek, do roboty! Thank you.
No i widzisz? Kosztą mi dwa razy tyle, co tamte na sześć. Kaziuk. Mnie już tylko miesiąc brakuje. I co? Ludzie się od nas odwracają. Żeby co złego się nie zrodziło. Nie boję się. Ludzie niedurne swoje oczy mają. I przyszło jutro pochwalą. Kaziuk, posłuchaj, Kaziuk, nie bądź chytry, zostaw ty kosę, wracaj między sierpy. Stawaj, Hansia, do roboty. Ech, Boże. Słuchaj, Kaziuk, czemu ty żniwo nam zepsuł? Ja zepsuł? To że waszego nie tykał. Ale żniwuję całą wioską. Każdy sierpem. A ty jeden chlastał koso. Pan Bóg kosy nie zakazał, strychu. Ale kosa nie do żyta. Żyta koso się nie kosi. No to się będzie kosiło. Ty od razu mów, bratku, że ty masz nas za durniów. Czy ja mówię, że wy durne? No to czemu nas obraził? Czemu nie żył razem z nami? Ludzie, co wy? Toż ja nie dla obrazy wyszedł, tylko że było lepiej. Lepiej? A może prędzej? A ty co w robocie o prędzej idzie? A idzie, przamacz, idzie. To zmaczajcie. Tatko z Michałem sierpami żeli, a i pół tego nie nażeli, co ja sam. Koso. Pół? To jest homo. Więcej. Dwa razy więcej. Co wy, tatku? Czy wy ślepe? Ślepe? Zobaczymy, kto to ślepe. Taki mądry! Erdek! Jaki mądry! Lepiej! A masz kamerę! Masz twoje kosy! Kaziuk, co ty, Kaziuk? Wam gady! Wam bo zarżnę!